Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tala. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Witamy się dzisiaj z Wami w nieco innym kadrze, ale robimy dzisiaj book haul, jak zresztą na pewno widzicie po tytule. I zaczynamy od pokazania Wam wszystkich książek, które dzisiaj Wam tu zaprezentujemy. Jest ich sporo, także myślę sobie, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Słuchajcie, mamy tutaj ponad 50 książek, więc będziemy to robić w miarę szybko i nie będziemy Wam za dużo mówić o fabule, no bo też jeszcze nie czytałyśmy większości z tych książek, więc nie mamy za dużo do powiedzenia. I zaczniemy od kilku, o których nie powiemy Wam zupełnie nic, dlatego że mówiłyśmy o nim w ostatnich 4 filmach bardzo dużo, więc nie będziemy się powtarzać. Jeżeli jesteście zainteresowani, odsyłamy Was do tamtych. A te książki to... Hazelwood, Melissa Albert. Vicious, V i Schwab. Mała księżniczka. Człowiek o 24 twarzach Daniela Case'a. Greccy herosi według Percy'ego Jacksona, oczywiście Ricka Riordana. I Posłaniec burzy J.C. Cervantesa. No i myślę sobie, że z tych książek, o których już słyszeliście za dużo, to jest tyle. Jeżeli będą tu w tych wielkich stosach jeszcze jakieś, to przepraszamy, to szybko je wtedy ominiemy. A my już lecimy do tego rzeczywistego book haula. I jako pierwsze mam tutaj książkę, którą koniecznie musimy Wam pokazać, bo w końcu ją mamy. Jest to ilustrowana wersja Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego w tym właśnie, no, ilustrowanym wydaniu. Jest to przepiękne, to jest prezent na Mikołajki od naszego taty. No nie mógł lepiej trafić. Tu mamy książkę Neila Gaimana, Mitologię nordycką. A bardzo lubimy z dużą Neila Gaimana, także dlaczego by nie? Tak, i jeszcze a propos Neila Gaimana mamy tutaj drugą jego książkę, czyli Księgę Cmentarną. To akurat był prezent, dlatego nie jest to w tym samym wydaniu, w którym my zbieramy. Niemniej jednak treść taka sama, więc bardzo dziękujemy. I idąc szybko dalej, co tu jeszcze mamy? Mam tutaj Dallas 63 Stephena Kinga, który z kolei dostałam od mojego korepetytora z chemii. To też jest zabawna historia dosyć, bo byłam na korkach z chemii właśnie i no to taki starszy pan mnie uczy, były wykładowiec i... Wykładowca. Były wykładowca, a co ja powiedziałam? Wykładowiec. Także ten, były wykładowca. No i sprawdzał mi zadanie z chemii i ja się rozglądałam tam po pokoju. Zobaczyłam, że miał stosy książek poukładane pod drzwiami i mówię, o, czyta pan Kinga? A on mówi, że no, te właśnie książki już przeczytał, już ich nie chce i oddaje je do biblioteki. I pozwolił mi, słuchajcie, przepatrzeć sobie te stosy i zobaczyć, czy jakieś książki mnie interesują. I wzięłam 3 i 2 jeszcze tu mam gdzieś, żeby wam pokazać. No i właśnie to było jedną z nich. Jest to o przenoszeniu się w czasie i chyba o chęci ratowania prezydenta Kennedy'ego. Nie wiem, bo nawet nie ma opisu, więc mogę tylko zgadywać. Teraz pokażemy Wam dwie książki dla dzieci. Pierwszą z nich jest Dziadek do orzechów, o którym zresztą Wam opowiadałyśmy niedawno, więc nie będę się rozwodzić. A druga to... Druga to druga część opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. To jest piękna i doskonała taka naprawdę książka, którą bardzo polecam, bo zdążyłam już trochę ją przekartkować. O słynnych kobietach. Tak, o słynnych kobietach. To jest część druga, jak już mówiłam. I zupełnie inny nowy pakiet kobiet. Plus portrety różnych 100 artystek. Tutaj. Lecąc szybko dalej, mam tutaj dwa tomy Mrocznych Materii, czyli Zorzę Polarną i Delikatny Nóż. Ja już przeczytałam pierwszą. Ja też. Tola też, więc powiemy Wam o tym w podsumowaniu stycznia. Ja jestem, no, pozytywna, pozytywne mam wrażenia. O, takie 6 albo 7 na 10. To... Ale to więcej Wam nie powiemy, opowiemy Wam później. Natomiast Delikatny Nóż jeszcze przed nami. No, pięknie to się prezentuje na półce i nic tylko kupować ostatni tom i czytać. No i co dalej? Mam tutaj Okrutnego Księcia, Holly Black, którego kupiłam dosłownie 2 dni temu, czy 3, bo był na przecenie w Empiku, a wszyscy o tym mówią i jest głośno, więc... Zresztą to jest taka książka chyba... Przeczytałam 5 rozdziałów. To jest książka bardziej dla Tolki niż dla mnie, więc na pewno będzie musiała też to przeczytać. No i co tu my jeszcze mamy? To możesz Ty o tym powiedzieć. Tu jest książka, którą ja już naprawdę czytałam i mówiłam Wam o niej w pewnym filmie. To są 3 kroki od siebie. To jest piękna historia, którą polecam każdemu. To jest dramat obyczajowy dla młodzieży o chorobie. Ciekawy opis, no nie?
Zresztą na tej podstawie tej książki był film, więc chyba wszyscy wiedzą. Dalej, mam tutaj Dobre żony, czyli drugi tom Małych kobietek. No w wydaniu po prostu wspaniałym. Pokazem. Razem to wygląda no wspaniale. Zresztą na Instagramie wrzuciłam też zdjęcie, bo w kamerze tego tak ładnie aż nie widać jak na zdjęciu. No wygląda to pięknie i zresztą jestem już po lekturze i fabuła nie jest aż taka zachwycająca, jakby miała być, ale z sentymentu warto ją przeczytać. No a patrzcie, jak to wygląda. Mam tutaj Wielką Cegłę, czyli Hotel Angleterre, powieść Mary Bennett. Jest to powieść historyczna, którą kupiłam za bardzo małe pieniądze w księgarni. No a jest to wielka, wielka historia. Dzieje się w trakcie wojny, tak naprawdę nic więcej o niej nie wiem. Ale ja lubię bardzo powieści historyczne, lubię wojenne książki, więc też na pewno przeczytam. I może coś Tobie damy. Proszę bardzo, teraz Ty możesz o tym. Tu jest Mapa Dni z cyklu Osoby Biłego Domu Pani Peregrine i tak naprawdę nie czytałam. Czytałam pierwszą część, drugą, to jest czwarta i trzeciej nie czytałam i czwartej też nie czytałam, ale chciałam mieć to z głowy, bo chyba Mapa Dni jest ostatnią książką, jaka w tym będzie. Wolę mieć wszystko na półce, żeby później jak będę chciała sobie to nadrobić, to sobie nadrobię. Dalej mam tutaj mój prezent, właściwie ode mnie dla mojego taty. Jest to Chrobot Tomasza Michniewicza, czyli reportaż o człowieku, który podróżował do 7 różnych krajów na świecie i który rozmawiał z najzwyklejszymi ludźmi, którzy wiodą najzwyklejsze życie w danym kraju i po prostu pokazuje ten kontrast, jak wiele zależy od tego, w jakim kraju się urodzisz, bo te życia wyglądają zupełnie inaczej. On tutaj jest w Ugandzie, w Indiach, w Finlandii, w Japonii i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat i jestem bardzo ciekawa, jak to wyszło. No i co, tutaj mamy, proszę bardzo, Gildię Magów Trudy Cannavantola. Możesz coś o niej powiedzieć? Przeczytałam kilka stron, ale miałam ciekawsze lektury, przynajmniej z mojego oka, ciekawsze lektury do zaliczenia, bo to było tuż po świętach, kiedy tych książek właśnie przybyło na mnóstwo, więc odłożyłam na chwilę, ale z pewnością... Przepraszam. Ale z pewnością do niej wrócę. Tak, bo trzeba też tutaj zaznaczyć, że... Oj! Słuchajcie, sorry, jeżeli się kadr zmienił, ale przed chwilą przez przypadek kopnęłam go stopą, w sensie statyw kopnęłam stopą, więc sorkaski. Chciałam tutaj zaznaczyć, że to nie jest tak, że my kupujemy tak dużo książek, po prostu my obie mamy w grudniu urodziny, poza tym no, są święta, mikołajki, więc trochę się tego zebrało, poza tym ja też dużo książek kupuję. I lecąc dalej, mam tutaj Wieżę Świtu Sarah J. Maas, czyli tom taki jakby 5,5 w historii Szklanego Tronu. A jest to opowieść z perspektywy Kajola, Haola, Shaola, jakkolwiek by nie czytać jego imienia, ja nie wiem. Jest podobno to jeden z najlepszych tomów Szklanego Tronu, więc no, a był tani na przecenie na stronie internetowej. Dalej mam tutaj Kryminał, czyli Ofiara w środku zimy Monsa Kalentofta. To jest książka, która chodziła, słuchajcie, za mną od no już paru dobrych lat i nigdy jej nie kupiłam. Jest ona w ogóle przepięknie wydana, bo jest, ma obwolutę i pod obwolutą też ładnie wygląda. Także no to jest zwykły taki szwedzki kryminał, który no po prostu dobrze brzmi, więc czemu by nie czytać? Tutaj mamy Króla Kruków, to jest fantastyka młodzieżowa i szczerze mówiąc, poza tym nic nie wiem. Jest bardzo głośno o niej na zagranicznym booktubie, dlatego też gdzieś tam jak ją przyczaiłam tanio, to też ją wzięłam. Dalej mam tutaj dwie części kolejnego kryminału Robina Cooka, tym razem, czyli Chromosom 6 i Polisę Śmierci. To są chyba tom trzeci i czwarty, albo nie, nawet nie wiem. Ja przeczytałam pierwsze dwa tomy z tego cyklu thrillerów medycznych, o lecą mi tu książki, z tego cyklu thrillerów medycznych. Bardzo mi się podobały, dlatego jak miałam okazję, to się też zaopatrzyłam w dalsze. I mam tutaj jeszcze, a propos medycznych rzeczy, Chirurgice w Nepalu, czyli reportaż o dziewczynie, która pojechała do Nepalu i tam stała się lekarką, chyba. Dostałam ją od mamy, jest przepięknie wydana w środku, bo ma tu wiele zdjęć. Jeszcze jej nie czytałam, ale też mam zamiar w niedalekiej przyszłości. Tu jest książka Leigh Bardugo, Cień i Kość. Jest inspirowana rosyjską literaturą. Kulturą rosyjską, chyba, z tego co się orientujemy.
I to jest fantastyka młodzieżowa. Nic o niej też więcej nie wiemy, bo to jeszcze wszystko przed nami, także na pewno będziemy dawać Wam znać. Ja tu mam dalej medyczną książkę, czyli Podnóż, 28 niezwykłych operacji w historii chirurgii. No, brzmi bardzo ciekawie, ja bardzo lubię książki tego typu, więc mam nadzieję, że będzie fajnie napisana. I dalej mamy tutaj książkę, która jest dla nas bardzo wyjątkowa, dlatego moment o niej Wam powiemy. I jest to Hej dziewczyno, Patrycji Mnich. To jest dziewczyna, którą my obie znamy. Jest przewspaniałą kobietą. Napisała właśnie niedawno książkę. Ja jej jeszcze osobiście nie przeczytałam, ale na pewno w bardzo niedalekiej przyszłości będę to robić. Dostałyśmy ją od niej zresztą z dedykacją specjalnie dla zaksiążkowanych. Także bardzo, bardzo serdecznie jej dziękujemy. Jest na pewno świetna, bo ja też wiem, jak Patrycja pisze, więc to jest na pewno kawał dobrej książki. Nie jest też gruba, więc no już się jej nie mogę doczekać i na pewno... Pozdrowienia dla Patki. Tak, pozdrawiamy Patkę i na pewno damy Wam znać, jak mi się podobała. Dobra, kolejnymi książkami są tutaj taka pokaźna dosyć kupka z książek Marisy Meyer. Ogólnie ja jestem w połowie Cinder, tutaj tej. Ogólnie okładki, spójrzcie na nie, one są po prostu cudowne. Jest Cinder, Scarlet i Cress. To jest w połowie Cinder, ja jestem w połowie Scarlet, więc generalnie obie to czytamy. O czym to pokrótce jest? Ogólnie Cinder to mechaniczny kopciuszek, ciekawy, który walczy z chorobą i tumozą. Ona ma na imię Cinder. No i generalnie to jest świat taki futurystyczny i właśnie to jest inspiracja tymi naszymi znanymi bajkami. Mam nadzieję, że jeszcze będą książki z tej serii. Chyba za granicą jest ich o wiele więcej niż u nas. Jestem! Cześć, tato! Jesteś na dzisiaj? Dziewczynki! Chcesz pozdrowić wszystkich? Bardzo! No to pozdrów. Już biegnę. Ale bez widoku. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich miłośników kanału Zaksiążkowane. Ja oglądam każdy odcinek po dwa razy. Odważyłbyś się, nie? Oglądajcie i wy. Cześć! Mam nadzieję, że się nie obrazi, jak to wytnę. Nie wycinaj! Kwintesencja tego odcinka. I mam tutaj kolejny kryminał, który kupiłam w Empiku, bo tanio, a ja całą jej serię zbieram. Jest to Syrenka Kamili Läckberg, no po prostu szwedzki kryminał, który się ciągnie i ciągnie przez chyba 10 tomów, to jest chyba szósty. Dalej mam tutaj Jeden z nas, czyli reportaż napisany przez dziewczynę, której nazwiska czytać nie będę, bo nie będę kaleczyć. Jest to opowieść o Norwegii, jest to podobno bardzo dobra reportażystka, której ja inną książkę już czytałam. To chyba była ona, o Afganistanie, tak mi się wydaje, że to była ona. Bardzo mi się podobała, dlatego też no, było tanio, to kupiłam. Tutaj mamy książkę Vi i Schwab, która jakimś cudem podpisała się tutaj Wiktoria Schwab. Bo ona, Vi i Schwab, się podpisuje na fantastyce tej takiej bardziej dorosłej, a Wiktoria na tej takiej bardziej dla młodszej młodzieży chyba. Interesujące. Tak mi się wydaje. No w każdym razie mamy tutaj Okrutną pieśń, to jest właśnie tam fantastyka dla młodszych. To jest fantastyczna młodzieżówka. To jest autorka Mroczniejszego odcienia magii i Vicious. Ja tu mam, słuchajcie, książkę, którą kupiłam dosłownie parę dni temu. Znaczy kupiłam ją wcześniej, ale przyszła do mnie parę dni temu i jest to Starcie Królów George'a R.R. Martina. Wygląda to w miarę niepozornie, ale słuchajcie, ma to 1018 stron. I białe kartki. I białe kartki, których ja osobiście nie lubię. No, ja też nie. Kupiłam w końcu drugą część, bo przeczytałam niedawno Grę o Tron. No i już się mówiąc szczerze, nie mogę doczekać, bo ostatnio moja fala fantastyki trwa i nie chcę skończyć, dlatego no po to będę sięgać już niedługo. Tak, tylko że twoja faza na fantastyczne młodzieżówki już się skończyła, też bierzesz już zwykłe fantastyki. No, ale czasami jeszcze po fantastykę młodzieżową sięgam. No Cinder to jest fantastyka młodzieżowa. Nie się zajmę. No a co, dorosła? Misiu, nie. I tu mam jeszcze książkę kolejną, którą dostałam wtedy od mojego chemika. Jest to Problem trzech ciał, z kolei chińskiego pisarza, którego nie będę się odważyć, nie odważę się wymawiać. I to jest z kolei, wydaje mi się, fantastyka dla dorosłych albo post-apo.
albo i to, i to. Jest to, z tyłu jest nawet opisane przez Baracka Obamę, polecajka. I dalej mam tutaj taki reportaż, nie reportaż, czyli Nigdy więcej Anny Zamojskiej, czyli wspomnienia dziewczyny, która była wielokrotnie molestowana przez księdza. Jest to bardzo ciekawa książka, może nie jakaś wybitna pod względem gdzieś tam literackim, ale na pewno ważna dla wielu, wielu osób będzie ona po przeczytaniu, dlatego że niesie ze sobą bardzo ważne wartości. Ta książka została zakupiona przeze mnie jako prezent. Tak, właściwie po prostu miałam bardzo zły humor i Tola uznała, że najlepszym sposobem będzie kupienie mi książki. Także lecąc dalej, mam tutaj Wojenną koronę Elżbiety Herezińskiej, czyli czwarty tom Korony Śniegu i Krwi, która pierwszy tom opowiada o, a właściwie chyba wszystkie opowiadają o rozbiciu dzielnicowym. Nie wiem, ponieważ ja jestem utknięta na pierwszej od 2 lat. Mój tata bardzo to lubi i właśnie... Przeczytał. I tej chyba nie skończył. Skończył. Tak? Tak. A może... Nie skończył, tak. Bo jest tutaj zakładeczka, kochanie. Nie skończył. Ale ja na pewno to przeczytam kiedyś. Po prostu to jest... No to jest ogrom literatury. Jakbym wam pokazała te 4 tomy, to one są takie. Więc no to trzeba mieć dużo samozaparcia. Aczkolwiek to jest bardzo dobrze napisane. No i bardzo rzetelna historia. Dalej słuchajcie... Są 2 moje perełki, z których tak się cieszę, bo bardzo ciężko je było dostać. I jest to Wiedźmin, 2 pierwsze tomy, czyli Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia. Ja mam, będę zbierać w tych wydaniach, po pierwsze dlatego, że bardzo mi się one podobają z okładek, bo uważam, że są bardzo fajne. I w dotyku są takim płótnem i to mi się bardzo podoba. A poza tym... Nie ma żadnego poza tym, po prostu podobały mi się okładki. Polowałam na niej, polowałam, w końcu mam, przeczytałam już obydwa. Mamy tutaj Zwierzęta Nocy, czyli książka, na której podstawie powstał film, który jest na Netflixie. Mój tata ją czytał, bardzo poleca, to jest taki thriller, taki jakby między żoną a mężem chyba, więc taki domowy. I podobno bardzo fajne. Nic więcej wam tu nie powiem ciekawego o tym. Dalej mamy coś, co przeczytałam już w styczniu i w styczniu kupiłam, czyli Wielkie nadzieje Charlesa Dickensa. Więcej o moich myślach usłyszycie w podsumowaniu stycznia, aczkolwiek kto obserwował na Instagramie moją relację, to wie, że no... Nie było tak dobrze, jak mogłoby być i no przykro mi było, jak czytałam tą książkę, nie ukrywam. I teraz nasza najnowsza pozycja na półkach, czyli Elizabeth Revol, Przeżyć, moja tragedia na Nanga Parbat. No, jest to oczywiście reportaż i wspomnienia Elizabeth Revol z tej nieszczęsnej wyprawy na Nangę, w której zginął Tomek Mackiewicz. Jest to nowiutka premiera, więc też jeszcze nawet jej nie otworzyłam, ale ja lubię takie tematy, też mnie interesują. Okej, jeżeli chodzi o tę książkę, to odsyłam was do podsumowania grudnia. Tu mamy Traktat o łuskaniu fasoli, który również wybrałam ja, Zuzi. Chociaż to nie ja za niego płaciłam. Skomplikowane. Ale wybrała. Wybrałam. Kalcia, mistrzyni tamtego odcinka, jak to ktoś napisał w komentarzu. Nie wiedziała, co kupić, Zuzi. Także powiedziałam jej, że dzwoń do mnie i zadzwoniła i wybrałam to. I myślałam, że jej się spodoba. I jest to w podsumowaniu grudnia o moich przemyśleniach i... Więcej informacji też możecie uzyskać w tamtym filmie. I jesteśmy, słuchajcie, w końcu przy końcu, bo filmujemy to już 40 minut i już po prostu gadamy głupoty, ale zostało nam tylko 5 książek. Niestety wszystkie są moje, więc... Cześć! Wracaj tu! Wracaj tu, bo mnie samej nie będą oglądać. Mam tutaj Zabić Drozda, Harper Lee, czyli... Klasykę, zresztą większość z tego tutaj, co mam, to właśnie jest literatura piękna. No chyba nie muszę wam nic mówić, lata 30. XX wieku, historia o nierównościach społecznych, tak, o sprawie sądowej, bardzo niesprawiedliwej zresztą. Bardzo chcę tą książkę przeczytać i myślę, że jeszcze w styczniu powinnam to zrobić. Dalej mamy znowuż prezent od naszej mamy, którą bardzo pozdrawiamy, całujemy i może pojawi się w następnym filmie, skoro w tym widzieliście naszego tatę. I jest to Milan Kundera i jego Nieznośna lekkość bytu. Znowuż klasyka, przepięknie wydana, bo ona wygląda po prostu wspaniale. Nie mam pojęcia, o czym jest. Możesz odłożyć! I ostatnie 3 książki i pierwsza z nich to biografia Leonarda da Vinci'ego, którą dostałam od rodziców na Mikołajki. Próbowałam ją już trochę podczytywać.
No, to będzie ciężka przeprawa na pewno. Jest przepięknie wydana i w środku są ilustracje, tak? I przypisy, i jakby rysunki. Ale jeśli chodzi o jakby literacko, no to będzie wyczyn, żeby to przeczytać, bo napisane jest, powiedziałabym, dosyć uniwersytecko, jeżeli wiecie, o co chodzi. Dalej mam tu historię wilków Emily Friedlund. Historia, która bardzo mnie zainteresowała opisem swoim z tyłu, a także okładką, a także tym, że dostała Bookera w 2017 roku. Nic wam o niej nie będę mówić, dlatego że ja przeczytałam opis i uważam, że trochę za dużo ten opis mówi, a jeszcze jej nie czytałam, więc też nie wiem, co innego wam powiedzieć. Więc na pewno ją będę czytać niedługo i myślę, że to może być jedna z moich dużych zaskoczeń i jedna z ulubionych książek. Ostatnia perełeczka w serduszku moim ma specjalne miejsce, jest przepięknie wydana, bardzo głośna, bardzo popularna. No i jest to Tajemna historia Donny Tartt. Nie wiem, jakim cudem uchowałam się na tym świecie 20 lat i jeszcze nie czytałam żadnej jej książki. To będzie moja pierwsza, najprawdopodobniej jest piękna. Jest to historia o 6 przyjaciołach, chyba, i o morderstwie, i o Anglii, nie wiem. Ale też jest to dosyć pokaźna książka i już się nie mogę doczekać, aż ją przeczytam, ale po prostu, no sami widzicie, tyle nam tych książek przyszło, że a my mamy tylko jedną parę oczu i tylko jedną parę dłoni, więc no nie możemy czytać naraz wszystkich, i prawda? Tak mało czasu. Tak mało czasu, a tyle książek. No i wygląda, słuchajcie, na to, że jakimś cudem udało nam się przejść... Jeszcze raz. Udało nam się przejść przez wszystkie książki, które... No jestem pewna, że zapomniałyśmy o kilku. Tak, ja też. Niestety nie mamy dobrej pamięci. A nie zapisujemy tego. Nie. Może zaczniemy to robić, może będzie lepiej. Kończymy ten film. Mamy nadzieję, że wytrzymaliście z nami do końca, chociaż nie będzie mi przykro, jeżeli powiecie, że nie. No i co? My się żegnamy. Widzimy się w następnym filmie. Cześć! Cześć.